postaramy się dopowiedzieć, a właściwie to przedstawić losy Augustyna do momentu, od tego momentu, kiedy przestaje być już zwolennikiem manicheizmu, aż do momentu, kiedy zaczyna być przekonany do prawdy katolickiej. I to wcale nie jest takie proste, bo najczęściej się kojarzy Augustyna z poglądami manicheistkimi, z manicheizmem i nie mówi się o niczym więcej. Wydaje się, że kiedy już pokona manicheizm, no to w takim razie droga do Kościoła, do Chrztu Świętego jest już drogą prostą. Zresztą ostatnio też mówiliśmy o tym, że w kazaniach, w treści kazań Ambrożego odnalazł Augustyn receptę na te wszystkie zarzuty, na te elementy indoktrynacji, takiej intelektualnej manipulacji manichejczyków, które go jakoś bardzo przeniknęły i swoim jadem zatruwały jego intelekt, jego rozum. I no, wydaje się wobec tego, że w takim razie wszystko rozwiązane, ale nie do końca, dlatego że kiedy jeszcze zanim zaczyna lgnąć do prawdy katolickiej, to ciągle jeszcze zaczyna, właściwie wtedy dopiero zaczyna w nim narastać pewien problem. Problem, który wynika w dużej mierze ze świadomości błędności rozwiązań manichejskich, ale jeszcze nie rozumie prawdziwości rozwiązań katolickich. Jest taki moment, kiedy będąc w Mediolanie, właśnie mniej więcej wtedy, kiedy zaczyna powoli odkrywać prawdę katolicką, ale jednocześnie jeszcze atakują go pokusy dotyczące poznawalności prawdy. I na tamtym etapie swojego życia Augustyn musi zmagać się z problemem polegającym na sceptycyzmie. Sceptycyzm to jest pogląd filozoficzny, który zasadniczo sceptyczny, to znaczy taki, który jakoś wątpi w możliwość poznania prawdy. To jest bardzo ciekawe, że ten sceptycyzm, z którym miał do czynienia Augustyn, ja może w ogóle przeczytam po prostu fragment z dzieła, to zresztą też nieprzypadkowo pierwsze dzieło Augustyna napisane już potem już w Willi w Casitiacum, kiedy już właściwie przygotowuje się do chrztu, nazywa się Przeciw Akademikom. Nieprzypadkowo to jest pierwsze dzieło w ogóle Augustyna. I tutaj Augustyn przedstawia poglądy akademików, więc pisze tak. Akademicy, bo właśnie tymi sceptykami byli akademicy, to znaczy chodzi o filozofów, którzy w ramach tej średniej, tak zwanej średniej Akademii Platońskiej prezentowali poglądy sceptyczne. Może tak nie bardzo nam się to kojarzy, platonizm ze sceptycyzmem. Sceptycyzm na pewno nam się będzie może jeszcze kojarzył z sofistami, bo sofiści, o których mówiliśmy już dawno temu, to chyba było pierwszym jakby naszym sezonie tych spotkań. Mówiliśmy o sofistach, mówiliśmy o tym pierwszym kryzysie intelektu, kiedy w starożytnej Grecji doszło do takiego pewnego przesilenia i Sokrates był tym, który potem Platon właśnie, czyli Platon właściwie w dużej mierze i jego mistrz Sokrates, on właściwie pokonał sofistów, a więc została obroniona zdolność ludzkiego intelektu do poznania prawdy, bo zasadniczo sceptycy to właśnie negowali, znaczy uważali, że po pierwsze na poznanie zmysłowe nas bardzo myli, nie można na nim polegać zupełnie. Po drugie, że różne na każdy jakby temat można przeciwstawne opinie wytworzyć i te opinie mają właściwie, czy wydaje się, że mają jednakowe prawdopodobieństwo. To się nawet nazywa izostenią, czyli tak jakby równością sądów. Mogę powiedzieć tak, mogę zaprzeczyć i właściwie i za jednym, i za drugim argumentem mogę znaleźć, czy zdaniem, tak, sądem, mogę znaleźć jakieś argumenty, które będą świadczyły za nimi, a przeciwko tej tezie przeciwnej. I wobec tego niczego nie da się ostatecznie jakoś
czegoś, nie da się niczego ustalić, żadnego sądu nie da się wyrzec, który nie byłby tylko jakoś prawdopodobny. I wobec tego najlepiej się w ogóle zdystansować od jakichkolwiek sądów. No nie ma jakiejś metody, żeby stwierdzić, które zdanie jest prawdziwe, a które nie. Tego mniej więcej naucza sceptycyzm i to też oczywiście u sofistów możemy znaleźć. Więc jak to się stało też, że to właśnie akademicy stali się w czasach Augustyna tymi, którzy do takich poglądów pretendowali? Otóż stało się tak dlatego, to też nie będziemy tego tematu tutaj jakoś drążyć i przedstawiać, to tylko tak na pewnym takim na marginesie tak, rozważań nad Augustynem, ale stało się to dlatego, że Platon przez to, że bardzo mocno podkreślał wyższość tego świata inteligibilnego, świata idei, świata pojęć realnie istniejących i to nazwał prawdziwym bytem, to też no, wiązało się to z jakimś zdeprecjonowaniem rzeczywistości zmysłowo poznawalnej, tej konkretnej, złożonej z pewnych konkretów. Te konkrety są tylko pewnymi odbiciami, pewnymi pozorami tego bytu prawdziwego, jakimiś, można powiedzieć, złudzeniami w jakiejś mierze. I też bardzo mocno filozofia Platona, bardzo mocno jakby deprecjonuje to wszystko, co jest zmienne, to co niezmienne jest właściwie bytem właśnie owej idei. Dlatego, a konkrety są jakoś zmienne, ciągle się zmieniają i to jest jakiś rodzaj niebytu, tutaj ich zmienność powoduje, że nie są tak bytami do końca, nie są bytami naprawdę, ponieważ są zmienne. I to też u Augustyna będziemy widzieli pewne odwołania, bo on będzie potem do tej koncepcji platońskiej będzie się odwoływał, tak? Czyli niezmienność jako, to zresztą w ogóle, to chyba nawet już kiedyś mówiliśmy o tym, że dla Augustyna to określenie, które znamy z określenie Pana Boga, które objawił Mojżeszowi, które znamy z Księgi Wyjścia, że ja jestem, który jestem, to Augustyn zrozumiał w ten sposób, że Pan Bóg jest tym, który jest niezmienny i dlatego jest tym najdoskonalszym, jest właśnie tym najbardziej jakby bytem, jest najbardziej jest, ponieważ jest niezmienny. Być niezmiennym to znaczy być naprawdę, być zmiennym to znaczy jakoś nie być. I to, ta koncepcja stanowi pewne podłoże dla możliwego do pomyślenia sceptycyzmu, dla sceptycyzmu jakiegoś potencjalnego, który mógł się rozwinąć na bazie myśli platońskiej i się w jakiejś mierze to właśnie stało i dlatego akademicy, czyli ludzie związani z Akademią Platońską stali się tymi, którzy rozpowszechniali sceptycyzm. Inna rzecz, że sam Augustyn uważał, że właśnie w owym dziele też przeciw akademikom, gdzie pokazuje bardzo wiele argumentów przeciwko nim, to jeszcze o tym powiemy, jak on przezwyciężył ów sceptycyzm. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest wiele wątków takich mocno filozoficznych, o których się też tak dużo nie mówi, a które są bardzo ciekawe i też widać taką głęboką i wewnętrzną walkę Augustyna. Czyli widać, że jakby manicheizm spowodował pewien kryzys poznawczy u samego Augustyna. Uświadomiło mu to, że ciężko jest samym rozumem dojść do prawdy. Tak? Samym rozumem ciężko dojść do prawdy. On przecież szukał w manicheizmie prawdy, szukał jej, mając tak mocny, tak silny intelekt, tak będąc tak bardzo zainteresowanym poznaniem prawdy, a jednak nie mógł jej znaleźć. I to niewątpliwie jakoś go w stronę sceptycyzmu musiało go jakoś pociągnąć. Więc tutaj piszę o akademikach tak. Otóż akademicy uważali, że człowiek nie może posiąść wiedzy, przynajmniej w zakresie tych spraw, które mają związek z filozofią. A mimo to twierdzili, że człowiek może być mędrcem, no bo w końcu też byli filozofami, i że całe zadanie mędrca polega na szukaniu prawdy, czego również ty, licencjuszu, dowodziłeś w poprzedniej rozmowie. Czyli im chodziło o to, że bycie filozofem to jest tylko szukanie prawdy, że nie trzeba tej prawdy znaleźć, no, nie można jej znaleźć, ale wystarczy jej szukać. I to jest oczywiście, bo w ogóle ten sceptycyzm jest postawą, która się w kilku różnych momentach historycznych się jakoś
uaktywniła i właściwie zawsze wtedy, kiedy jest zagrożona zdolność do przekonania o zdolności do poznania prawdy, jest zagrożone przez pewien kryzys intelektu. Tak jest też i w dzisiejszych czasach, też mamy do czynienia z pewnym kryzysem intelektu. I dzisiaj też by się dało znaleźć wielu takich filozofów, którzy by powiedzieli, że polega filozofia tylko na tym, że ja szukam prawdy. To nie to, że ja znam odpowiedzi, tylko całe życie szukam. I to już wystarczy. I to już wystarczy. I nic więcej jakby nie da się zrobić. I tak mniej więcej akademicy tu uczyli. I na rzecz, że Augustyn potem podejrzewał, że to jest chyba, oni tylko tak mówią, a tak naprawdę to wcale z pewnych tam względów takich, nazwijmy to, taktycznych, że chcą coś w ten sposób powiedzieć, ale tak naprawdę nie wierzą w to, że nie da się poznać prawdy, tylko chcą pewne rzeczy w ten sposób jakoś ukryć. Albo do czegoś doprowadzić ludzi. Więc tutaj jest napisane jeszcze tak dalej, to jest dalsza część tego cytatu. Z tego wypływa dla nich wniosek, czy dla akademików, że mędrzec na nic nie wyraża swojej zgody, bo gdyby zgadzał się na rzeczy niepewne, musiałby zbłądzić, a to nie jest godne mędrca, czyli lepiej zawiesić swój sąd. I nie tylko mówili, że wszystko jest niepewne, lecz usiłowali udowodnić to twierdzeniem licznymi argumentami. Ale podobno pogląd o niepoznawalności prawdy zaczerpnęli akademicy ze słownej definicji stoika Zenona. To samo można powiedzieć krócej i jaśniej w ten sposób. Prawdę można poznać po tych cechach, których nie może posiadać fałsz. Otóż akademicy dokładali najusilniejszych starań, żeby dowieść, że takich cech nie można w ogóle znaleźć. Dlatego na obronę swego stanowiska przytaczali takie argumenty jak niezgodność poglądów wśród filozofów. To też i dzisiaj ktoś mógłby tak powiedzieć, że filozofia nie jest żadną taką uczciwą i prawdziwą nauką, ponieważ wśród filozofów jest ogromna rozbieżność poglądów. I w takim razie filozofia po prostu sama jakby w sobie, tak? Bo dzisiaj raczej do tego by się ten częściowy taki sceptycyzm sprowadzał, tak? Że może nauki jako takie tam dochodzą do jakichś wyników i nie da się ich podważyć, ale filozofia jako taka do niczego dojść nie może, czy do niewielu rzeczy tylko może dojść. Więc niezgodność poglądu wśród filozofów, potem zwodniczość zmysłów, marzenia senne i strony szaleństwa, fałszywe sylogizmy i fałszywe wnioski. A ponieważ od samego Zenona usłyszeli, że nie ma nic bardziej haniebnego nad wyrażanie niepewnych sądów, wyprowadzili stąd sprytny wniosek, że skoro nie można niczego poznać, a z drugiej strony głoszenie niepewnych sądów jest czymś poniżającym, to mędrzec nie powinien nigdy niczego uznawać. I tak to właśnie taka pokusa się pojawiła u Augustyna i ona rzeczywiście musiała go bardzo męczyć. Tutaj w innym dziele o pożytkach z wiary jest napisane tak. Często wydawało mi się, że prawdy niepodobna znaleźć. I wtedy wielki napływ moich myśli kierował się ku akademikom. Często zaś rozważając uważnie, jak to było dla mnie możliwe, bystrość, rozwagę, przenikliwość umysłu ludzkiego, sądziłem, że nie można, że ignorować prawdy, lecz że raczej nie zna sposobu jej poszukiwania, jaki wywodzi się z powagi boskiej. Nie pozostawało nic innego, niż doszukiwać się, jaka byłaby to powaga. I tutaj zaraz będzie pierwsze z takich pierwszy jakby sposób na pokonanie akademików, też bardzo typowy w ogóle dla Augustyna. On w sytuacji, w której już wiele lat szukał prawdy i nie mógł jej znaleźć, kieruje się ku wierze. To jest właśnie coś takiego typowego dla filozofii Augustyna, że to jest, i to będzie potem, można powiedzieć, przez wiele wieków jeszcze jakoś trochę jakby pokutowało, że bardzo nie ma takiego ścisłego rozróżnienia pomiędzy wiarą i pomiędzy poznaniem opartym o wiedzę, o oczywistość, tak? Bo wiedza opiera się na oczywistości. Filozoficzne oczywiście poznanie jest oparte na tych pierwszych zasadach, na dowodach i tak dalej. Ale oprócz tego jest wiara, nie tylko w sensie wiary tej nadprzyrodzonej, bo tutaj u Augustyna właśnie też będzie trochę takie nie do końca, przynajmniej tego wczesnego, w tych wczesnych dziełach nie ma tak ścisłego rozróżnienia między wiarą nadprzyrodzoną, tą wiarą opartą na autorytecie boskim, a wiarą po prostu
opartą na autorytecie jakimkolwiek, tak? Na autorytecie jakiegoś nauczyciela, kogokolwiek. I on będzie tutaj dużo takich argumentów przedstawiał na rzecz wiary w ogóle, wiary jako takiej, prawda? Bo słusznie będzie argumentował, że my większość rzeczy, których nam się wydaje, że wiemy, to tak naprawdę wierzymy. Wierzymy po prostu naszym rodzicom, że są naszymi rodzicami, wierzymy różnym ludziom i tak dalej, nauczycielom właśnie w szkole, książkom, jakby, czy autorom owych książek, tak gdyby w ten sposób, to i święty Tomasz tak właściwie pisał, że tak naprawdę to wiara ta naturalna, która nie jest żadną cnotą jeszcze, tak, to jednak ona jest czymś bardzo powszechnym. I to jest jeden ze sposobów, jedna z, można powiedzieć, z takich nici, które go doprowadzą do wiary katolickiej. Oczywiście to jasna sprawa, że w ten sposób też sceptycyzm zostanie jakoś pokonany, ale można powiedzieć jakoś pośrednio. Ale skoro już zaczęliśmy mówić o tym niewątpliwie czysto filozoficznym problemie, jakim jest sceptycyzm, no to też trzeba powiedzieć o tym, jak do tego problemu podszedł Augustyn, w jaki sposób, jak mu się udało odeprzeć te argumenty wszystkie dotyczące sceptycyzmu. Innymi słowy, czy da się faktycznie jakoś pokonać problem związany z poznawalnością świata. I tutaj też właściwie można powiedzieć, najpierw może jeszcze będą... Dobrze, więc to jest bardzo filozoficzny problem, dlatego że przy okazji jakby jego rozwiązywania, przy okazji podawania racji, dla których sceptycyzm należy odrzucić, to Augustyn staje się twórcą pewnej zasady, która łudząco, przynajmniej pozornie, przynajmniej jakoś powierzchownie przypomina tę zasadę, którą 1200 lat później sformułuje Kartezjusz. Zasadę, która w przypadku Kartezjusza brzmi cogito ergo sum, myślę więc jestem. W przypadku Augustyna często się zapisuje jako, czy mówi się o dubito ergo sum, bo właściwie więcej tutaj jest, czyli jakby wątpię, więc jestem, bo u Augustyna jest właśnie to wątpienie. Zaraz też możemy pochylić się nad podobieństwami i różnicami tych dwóch postaw. Co prawda o Kartezjuszu żeśmy właściwie prawie nic nie mówili, więc jest to o tyle jakby ryzykowne, że zaczniemy mówić o kim na razie jeszcze nie przystoi nam mówić, bo żeby zachować pewną chronologiczną kolejność, ale oczywiście wolno nam na pewnym aspekcie nauczania Kartezjusza powiedzieć więcej. Natomiast nie ma tutaj jakiejś tożsamości nauczania, nie ma tutaj wobec tego też jakiegoś ściągnięcia przez Kartezjusza od Augustyna. Zasadniczo nieco inny cel przyświecał, a cel jest właściwie z tych przyczyn przecież najważniejszy, czterech przyczyn Arystotelesa, więc cel przyświecał inny Kartezjuszowy i też właściwie jednak, no właśnie, Kartezjusz był tym systematycznym filozofem takim, który chciał bardzo systematycznie na modłę matematyczną chciał wszystko opisać i właśnie zupełnie chciał się jakby odciąć od wiary, od jakiegoś autorytetu, tak żeby wszystko było ufundowane na takich matematycznych podstawach, na jakichś ideach wlanych, które zapewnią nam po prostu poznawalność świata i jakąś taką nieomylność, taki właśnie pokonanie owego sceptycyzmu, bo też Kartezjusz to chciał zrobić. A więc inaczej, bo Augustyn widzimy, że po pierwsze jest bardzo otwarty na autorytet wiary i jest w nim po prostu też wiele z takiego głębokiego myśliciela, nie takiego systematycznego, ale za to takiego, który jednak no jest, można powiedzieć, może nie tak analityczny, ale za to jakoś bardziej taki głębszy, jakby mądrzejszy, więc rozumie, że nie można się tak po prostu odciąć od całej przeszłości, bo to też jest jeden z motywów Kartezjusza, że wcześniejsi filozofowie czy wcześniejsi ludzie po prostu no, byli uwikłani w jakieś tam swoje przekonania, jakieś tam swoje takie czy inne jakieś tam zdania czy osiągnięcia, tak, no to trzeba to wszystko, bo może to być mylne, więc trzeba to wszystko wyburzyć, tak, taki walec, który przyjeżdża, to nie walec, tylko jakieś
jakiś tam spychacz, który to wszystko niszczy i budujemy od początku. To oczywiście Augustyna zupełnie inaczej. Widzimy, że on właśnie chętnie sięga do tych innych, do autorytetów, do tych też i filozoficznych różnego rodzaju, jak się będziemy przekonywali, więc zupełnie inaczej. Natomiast sama zasada jest poniekąd prawdziwa, znaczy podobna, ale też jest pewna różnica tutaj. Ale może powiedzmy o tej zasadzie. Więc jest tutaj z listu do Hieronima jest taki fragment, gdzie Augustyn taki dialog ze sobą, można powiedzieć, prowadzi. I to brzmi on w ten sposób. Czy niczego w ogóle nie wiesz, czy też do pewnych rzeczy, których nie wiesz, to także trzeba zaliczyć. Nie sądzę, rzecze, żebym niczego nie wiedział. Czy możesz nam wymienić coś z tego, co wiesz? Mogę, odpowiedział. Jeśli ci nie sprawia trudności, to wymień coś. A kiedy się wahał, zapytałem. Czy wiesz przynajmniej, że żyjesz? Wiem, powiada. Wiesz zatem, że masz życie, jeśli jest prawdą, że nikt nie może żyć bez życia. Widzimy, że próbę przezwyciężenia tych wszystkich sceptycznych trudności, wypowiedzenia jakiegoś sądu dotyczącego czegoś ważnego, tak, że nie można tego wątpić co do tego, że jest on prawdziwy. I tutaj jeszcze jest inne dzieło. Tak, tylko że... tylko ja tutaj... To nie jest z listu do Hieronima, tylko to jest o życiu szczęśliwym, bo to jest tak podpisywane, że nie wiem, trudno powiedzieć, co jest z czego, ale to jest o życiu szczęśliwym. Potem jest o wolnej woli dzieło. Aby więc zacząć od rzeczy najbardziej oczywistej, powiedz mi, czy sam istniejesz? Może mając odpowiedzieć na to pytanie, boisz się pomyłki. Ale gdybyś nie istniał, z pewnością nie mógłbyś w ogóle mylić się. I tutaj soliloquium, też taki dialog ze swoim rozumem. Tutaj dialoguje Augustyn. Rozum. Człowieku, który chcesz poznać siebie, czy wiesz, że istniejesz? Augustyn. Wiem. Skąd wiesz? Nie wiem. Czy uważasz się za istotę prostą czy złożoną? Nie wiem. Czy wiesz, że się poruszasz? Nie wiem. Czy wiesz, że myślisz? Wiem. Tak więc prawdą jest, że myślisz. Tak. No tutaj nawet na bazie tego można by również to cogito przypisać Augustynowi, bo nawet jest dokładnie to myślenie. Dlaczego więc kojarzymy to z Kartezjuszem? No właśnie przy okazji omawiania Kartezjusza będzie jasne, jak bardzo tam jakby akcent jest położony na myślenie. Tutaj Augustyna jednak jest to po prostu jakby inny sposób, powiedzmy tak, inny sposób rozłożenia akcentów w refleksji filozoficznej. Dlatego to jakoś nie kojarzy się właśnie Augustyn przez pryzmat tego powiedzenia. I tutaj jeszcze dalsze fragmenty, bo w różnych innych dziełach to jest obecne. Na przykład o Trójcy. Tutaj jest napisane tak. Któż by wątpił, że żyje, że pamięta, że rozumie, że chce, że myśli, że wie, że sądy wydaje. Albowiem, jeżeli nawet wątpi, dlaczego wątpi, pamięta. Jeżeli wątpi, zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli wątpi, pewny jest, że tego chce. Jeżeli myśli, jeżeli wątpi, wie, że nie wie. Jeżeli wątpi, sądzi, że nie powinien zbyt pochopnie czegoś uznawać. O czymkolwiek przeto ktoś by wątpił, to o samych tych czynnościach wszystkich wątpić nie powinien. Gdyby one bowiem nie istniały, to wątpiący nawet wątpić nie mógłby. I potem z Państwa Bożego. Prawdy tego rodzaju nie potrzebują się obawiać argumentów akademików. Mówią oni tak, ale jeśli się mylisz. Jeśli się mylę, to jestem. Ten bowiem, który nie jest, oczywiście nie może się mylić. A więc, jeżeli się mylę, to jestem. Ponieważ więc jestem, jeśli się mylę, jak mógłbym się mylić co do mego istnienia, skoro jest pewne, że jeśli się mylę, to jestem. W ten zatem sposób, gdybym się nawet mylił, trzeba by mi istnieć, by móc się omylić. A więc ponad wszelką wątpliwość nie mylę się, gdy mówię, że jestem. I potem przeciw akademikom. Tutaj będzie dużo takich fragmentów, które są już właściwie odparciem, czy próbą odparcia bardzo wielu konkretnych tych trudności, które akademicy poruszali, takich tak z odkryciem prawdy. Więc akademicy, pisze Augustyn przeciw akademikom, nazywają wiarygodnością lub prawdopodobieństwem to, co może pobudzić nas do działania
nie wymagając potwierdzającego sądu. Znaczy to tyle, że nie wydajemy sądu o prawdziwości tego, co czynimy, ani nie sądzimy, że to znamy, a jednak czynimy. Na przykład, gdyby ktoś zapytał nas, czy po wczorajszej tak pogodnej i jasnej nocy wzejdzie dziś takie wspaniałe słońce, to jak myślę, odpowiedzieliby, że nie wiemy, lecz się nam zdaje, że tak. Bo w ten sposób chcę pokazać, że właściwie ta postawa prowadzi do takie nawet zupełnie oczywiste życiowo i zdroworozsądkowe prawdy mogą być podważone, tak? przez postawę sceptyczną. I to oczywiście tutaj samo jakby przez siebie mówi, tak? Że tak robić nie wolno. Same fakty wołają, to też jest przeciw akademikom, że podobnie trzeba wyśmiać twoich akademików, którzy mówią, że kierują się w życiu tym, co jest podobne do prawdy, podczas gdy nie wiedzą, czym jest sama prawda. No bo żeby wiedzieć, czym jest prawda, no to już trzeba filozofię uprawiać, jakby przezwyciężając sceptycyzm, czy po prostu jakby do niego nie dochodząc i w tym sensie jakoś go omijając, bo prawda jest pojęciem, które no, jakby... No, żeby o niej mówić, no to już trzeba wiedzieć, a żeby wiedzieć, czym jest, to już trzeba właściwie być jakoś przekonanym w jakiejś przynajmniej zakresie o możliwości jej poznania. I potem no i tutaj Augustyn w tej rozmowie, w przytaczaniu argumentów przeciwko akademikom, też porównuje ich do Proteusza. I tutaj przypomina, że w utworach poetyckich Proteusz przybrał postać i rolę prawdy. I nikt nie może uchwycić tej postaci, kto zwiedziony fałszywymi obrazami zluźnił więzy, którym je utrzymał lub wypuścił je zupełnie z rąk. Bo wiemy, Proteusz, pamiętamy z mitologii Proteusza, zmieniał swoją postać. I tak samo tutaj właśnie, także nie dało się jakby go dokładnie nawet jakby no poznać, też trudno go było uchwycić, bo on też przyjmował takie postaci, które utrudniały trzymanie. Bo są to obrazy, które jak wszystko co cielesne, nawet wtedy, gdy dotykamy prawdy, niejako mamy ją w ręku, usiłują nas zwieść i wykpić za pomocą tych zmysłów, które służą nam do zaspokojenia potrzeb życiowych. Tutaj jest jeszcze wiele takich przeciw akademikom argumentów, które bronią możliwości poznania, pomimo tego, że oczywiście istnieją takie stany jak sen, czy jakieś tam powiedzmy jakieś omamienia i tego rodzaju rzeczy. Wytłumacz więc, że to alternatywa lub tamte przeciwstawne twierdzenia, o których mówiłem poprzednio, mogą być fałszywe na skutek snu lub szału albo złudzeń zmysłowych. A ja, jeśli obudziwszy się będę to pamiętał, przyznam się do pomyłki. Sądzę, że jest dostatecznie jasne, jakie to fałszywe przedstawienia zjawiają się we śnie i w stanie szaleństwa, a mianowicie te, które dotyczą zmysłów cielesnych. To bowiem, że 3 razy 3 daje 9, czyli kwadrat liczb, który poznajemy umysłowo, musi być prawdą. Nawet gdyby cały ród ludzki chrapał. Czyli chodzi o to, że pokazuje w ten sposób Augustyn, że dobrze, no, rzeczywiście w dziedzinie zmysłów jesteśmy w dużej mierze skazani na jakieś tam błądzenie, no, prawdy, które zmysłowo poznawalne mogą nam się przedstawiać we śnie w jakiś tam inny sposób, niezgodny ze stanem faktycznym, tak no powiedzmy, że teoretycznie no, może byśmy nie byli w stanie rozróżnić snu od jawy, chociaż to jest już właśnie ten kartezjański taki trochę początek jego problemu, stwierdzenie, że może wszyscy właśnie żyjemy w takim matriksie, jakimś takim dziwnym śnie. Natomiast tutaj Augustyn zauważa, że no ale są już te prawdy matematyczne, prawdy, które poznajemy naszym intelektem, prawdy, które no oczywiście w naukach są potem też wykorzystywane i to też jakby stanowi pewne pośrednie potwierdzenie tych prawd. No i tutaj jeszcze mówi o tym, że istnieje jeszcze dialektyka, dalszy fragment tego dzieła. I pisze Augustyn tak. Wiem o niej więcej niż o którejkolwiek części filozofii, bo po pierwsze ona mnie nauczyła, że są prawdziwe wszystkie tamte twierdzenia, którymi się posłużyłem przedtem. Następnie dzięki niej poznałem wiele innych prawd. Sami policzcie, jeśli możecie, jak jest ich wiele. Jeśli w świecie są 4 pierwiastki, to nie istnieje ich 5. Jeśli jest jedno słońce, to nie ma 2. Dusza nie może jednocześnie umierać i być nieśmiertelna. Nie może człowiek jednocześnie być szczęśliwy i być nieszczęśliwy. Nie ma tu równocześnie światła słonecznego i mrocznych ciemności. Albo czuwamy teraz, albo śpimy. Albo jest ciałem to, co zdają się widzieć moje oczy, albo nim nie jest.
Dzięki dialektyce poznałem, że te i wiele innych zdań, których wyliczenie trwałoby bardzo długo, są prawdziwe, że niezależnie od stanu naszych zmysłów są one prawdziwe same w sobie. Nauczyła mnie ona, że przyjęcie poprzednika przytoczonych przeze mnie przed chwilą zdaniach warunkowych pociąga za sobą przyjęcie następnika. Natomiast wypowiedziane przeze mnie zdania przeciwstawne lub rozłączne mają taką naturę, że obalenie jednego lub więcej z nich powoduje umocnienie tego, które pozostało. I potem dalej. Jestem pewien mianowicie, że albo istnieje jeden świat, albo więcej światów, jeśli zaś więcej, to ich liczba jest albo ograniczona, albo nieograniczona. Karneades to jest jeden z tych słynnych akademików, Karneades uczyłby, że taki pogląd jest podobny do fałszu. Wiem również, że ten nasz świat zawdzięcza swoją budowę albo naturalnym własnościom materii, albo jakiejś opatrzności. Wiem, że albo istniał zawsze i zawsze będzie istniał, albo miał swój początek, ale nie będzie miał końca, albo nie miał początku w czasie, lecz będzie miał koniec, albo miał początek istnienia, lecz nie będzie trwał wiecznie. Tego rodzaju wiadomości posiadam w zakresie niezliczonych kwestii fizycznych. Otóż te zdania rozłączne są prawdziwe i nikt nie może ich wziąć za fałsz na skutek jakiegoś z nim podobieństwa. Lecz wybierz któreś z nich, powiada akademik. Nie chcę, gdyż znaczy to tyle, jakbyś mówił, zostaw to, co wiesz, a powiedz to, czego nie wiesz. Z pewnością lepiej, że jest w zawieszeniu, niż gdyby upadło. Bez wątpienia ma ono postać wyczerpującej alternatywy. Bez wątpienia można je więc nazwać albo fałszywym, albo prawdziwym. Czyli widać, że właściwie w taki specyficzny sposób pokonuje sceptycyzm Augustyn, bo on się odwołuje, tak widać bardzo wyraźnie, do prawd takich intelektualnych, mocno już jakoś odległych od i odbiegających od tych zmysłowych, różnych zmysłowo poznawalnych faktów. I to jego z punktu widzenia też i filozofii platońskiej, wydaje się takie, to jest typowe dla Augustyna, wydaje się to wszystko być takie naturalne, ale już jakby z punktu widzenia Arystotelesa czy świętego Tomasza, to trochę jednak dziwne przezwyciężenie sceptycyzmu z tej przyczyny, że przecież Tomasz też to robi cały czas, że kiedy Tomasz mówi o tych chociażby prawdach właśnie tych dialektycznych, albo o tych prawdach, takich pierwszych zasadach myślenia, zasada niesprzeczności, to Tomasz bardzo mocno akcentuje to, że są to prawdy nie tylko naszego myślenia, ale one są właśnie odkrywane w rzeczywistości dzięki naszym zmysłom. I to, czego tutaj nie będzie, bo tutaj w taki specyficzny sposób sceptycyzm zostanie pokonany, bo on zostanie jakby zepchnięty do defensywy, ale nie zostanie zniszczony całkowicie, bo dla Augustyna poznanie zmysłowe wcale nie będzie jakąś drogą poznawania rzeczywistości, dlatego i to ma bardzo głębokie znaczenie potem jakby dla całego systemu filozoficznego, bo to bardzo widać wyraźnie, w ogóle jakby można poznać, dobrze można poznać system filozoficzny danego myśliciela, jeśli się przyjrzeć temu, w jaki sposób on dowodzi istnienia Boga, czy w ogóle uznaje taki możliwość poznania Boga, ale w jaki sposób, jakie daje drogi jego poznania. I bardzo dobrze wiemy, że jeśli chodzi o Tomasza Zakwinu, to te wszystkie drogi mają charakter właściwie taki jednaki, wszystkie te pięć dróg, dlatego niektórzy nawet mówią, że to jest jakby jeden dowód, który jest taki pięcioraki, bo one wszystkie wychodzą od tego, co jest zmysłowo dostępne, co jest poznawalne przez zmysły, bo my jakby nic innego nie mamy, bo my poznajemy ostatecznie tylko przez zmysły. Według świętego Tomasza tak jest i po prostu nie mamy innej drogi i rozpoczynamy od zmysłów i potem dopiero oczywiście dochodzimy ostatecznie, jakby dopiero na samym końcu dochodzimy do Boga, do istnienia Boga i to jest bardzo trudne. Natomiast to, co robi Augustyn, to on jakby w pewien sposób ten problem jakoś się mija, bo tak nie chce właśnie wchodzić w ten obszar, skądinąd zresztą trudny, prawdziwości, a jednocześnie pewnej omylności zmysłów. Bo one w jakimś tam aspekcie nas mylą, ale przecież jednak aż tak bardzo nie, właśnie dlatego, że te wszystkie prawdy teoretyczne są jednak wyprowadzone dzięki kontaktowi z rzeczywistością temu zmysłowemu. I jakby iść inną drogą, to jest przyjąć jakieś idee wlane. I to jest zresztą też droga platonizmu. I dlatego Augustyn trochę tą drogą idzie. Ale to powoduje, że dla Augustyna to bardzo charakterystyczne jest to, co tutaj nawet zaznaczyłem sobie. Teraz można w sumie właśnie o tym powiedzieć. Jest w jednym z dzieł, to jest
dzieło tutaj o księdze rodzaju taki, nie wiem, jak to się na polski tutaj tłumaczy, to de genesi ad literam, czyli takim o sensie dosłownym właśnie księgi rodzaju. I tutaj jest napisane, tak pisze, tak mówi Augustyn, to jest bardzo typowe dla jego filozofii. Bóg jest nam bliższy, bardziej nasz i dlatego łatwiej poznawalny niż rzeczy zmysłowe, cielesne. Tak? Czyli Bóg jest nam bliższy, bardziej nasz i dlatego łatwiej poznawalny niż rzeczy zmysłowe, cielesne. I oczywiście można by powiedzieć, że w jakiejś mierze można by to bronić, no jest nam bliższy, no w tym sensie, że my jesteśmy przecież na poziomie tym nadprzyrodzonym, no to wiadomo, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to Bóg jest w naszej duszy jako ten, który jest poznawany, który jest kochany przez nas, który po prostu mamy, po prostu no, życie wieczne się rozpoczyna właśnie na Chrzcie Świętym przez to, że życie łaski jest po prostu zanoszkiem tego życia wiecznego, tak? Już jakąś niedoskonałą formą jego istnienia i wobec tego można by na poziomie takim nadprzyrodzonym, ale tutaj no, wcale to nie to jest raczej treścią tego zdania, a na poziomie naturalnym no, można by powiedzieć, że człowiek z racji tego, że jest istotą rozumną, stworzoną na obraz Boga, to w tym sensie Bóg jest nam jakoś bliższy niż rzeczy materialne, które no, jednak no, są, no, ale z drugiej strony no, to jednak no, te rzeczy materialne są stworzeniami, my jesteśmy stworzeniami, Bóg jest jednak kimś bardzo różnym od nas. I tutaj właśnie jest ta różnica, bo zwłaszcza w tym akurat aspekcie tego zdania, tej jakby dalsza, ostatnia jakby część tego zdania, dlatego łatwiej poznawalny niż rzeczy zmysłowe, to nigdy by tak Tomasz nie powiedział, bo Bóg jest właśnie, sam z siebie jest nieskończenie poznawalny. To jest bardzo ciekawe rozróżnienie dla świętego Tomasza. Bóg sam z siebie, ponieważ jest czystym aktem, to jest sam z siebie nieskończenie poznawalny. Jakby bez granic Bóg jest właśnie takim, co najbardziej właśnie jest poznawalny, tylko że to nie znaczy, że dla nas jest poznawalny. Jest poznawalny sam w sobie. Jest poznawalny ze względu na swoją doskonałość. Im coś jest doskonalsze, tym jest bardziej poznawalne. Tylko że to nie znaczy, że dla nas. A dla nas jest właśnie niezbyt poznawalne. I tutaj przytacza tutaj ten przykład Tomasz z Akwinu, który też, Arystoteles też mówi o tym, bo Arystoteles też to wiedział, że tak jest, że coś może być poznawalne samo z siebie, ale nie dla nas. I mówi, że to jest trochę tak jak z takim jasnym światłem, które nie jest dla, tutaj Tomasz mówi o nietoperzu, tam chyba o sobie mówi akurat Arystoteles, ale to nie ma znaczenia. Właśnie chodzi o to, że dla takich dla istot o takich oczach wtedy myślano, że chodzi o to, że one mają słaby wzrok. Myśmy powiedzieli, że mają wzrok niedostosowany do świata słonecznego, ale w dziedzinie intelektualnej to jest właśnie, to właśnie tak jest, że po prostu intelekt jest zbyt słaby, żeby mógł, nasz ludzki, żeby mógł Pana Boga dobrze widzieć i poznawać, że właśnie z trudnością to czyni, ale to nie dlatego, że to światło jest słabe, tylko ono jest zbyt mocne dla nas. Po prostu nasze intelekty są za słabe, jesteśmy oślepieni blaskiem prawdy i dlatego nie możemy za dużo o Bogu powiedzieć, dlatego odkrywamy Go dopiero na końcu i tak jest u Tomasza z Akwinu, że odkrywamy Boga na końcu, jakby w tej kolejności poznawania świata Bóg jest zawsze na końcu poznawany. A na początku poznajemy właśnie tą rzeczywistość zmysłową, materialną, materialnie jakby istniejącą i poprzez nią dopiero wznosimy się do pojęć coraz bardziej abstrakcyjnych, ogólnych i wtedy dopiero idziemy do Boga. U Augustyna to jest oczywiście takie jakby to przeskoczenie takie, bo tego świata zmysłowego za bardzo nie możemy poznawać, bo jednak do końca tych sceptyków nie pokonał. Natomiast matematyka, prawdy matematyczne, prawdy dialektyczne, to wszystko oczywiście jest pewne i dlatego no i wgląd w siebie, o czym zaraz powiemy zresztą, tak? I to powoduje, że jakby Augustyn jak najbardziej no, pokonuje sceptyków w tym względzie jakby zasadniczym, że oni twierdzą, że nie można poznać prawdy, a Augustyn mówi właśnie można i tą prawdą będzie Bóg, tą pierwszą prawdą, źródłem wszelkiej prawdy. Ale jednak jest to pokonanie takie specyficzne, bo to trochę tak jakby przeskoczył ten problem, a nie go jakby nie pokonał go w sposób taki zasadniczy, tylko go trochę obszedł i w ten sposób no, znaczy to odcisnęło jakieś dość głębokie znamie na filozofii też potem powstającej jakby w pewnej zależności od filozofii Augustyna. I to będzie widoczne później, bo kiedy na początku Sumy Teologicznej, kiedy Tomasz z Akwinu będzie pisał o istnieniu Boga, czy o dowodach na istnienie Boga, to będzie to krytykował zresztą to stanowisko, że tak jakby, że Pan Bóg jest łatwiej poznawalny niż rzeczy zmysłowe, cielesne. Tak? Że jakbyśmy po prostu do Pana Boga od razu taki mieli po prostu taka intelektualna winda do nieba i po prostu od razu już, ja już po prostu, ja już go znam, tak? Jeszcze innych rzeczy
jakichś tam o wiewiórkach, nic nie wiem, jakichś tam innych, ale już Pana Boga to już po prostu, bo jest jakaś prawda, no to w takim razie, no to Bóg musi być taką prawdą pierwszą, no to już mam dowód na istnienie Boga. I to będzie Tomasz pokazywał pewną pozorność tego argumentu. On jakby wynika stąd, że no właśnie, że znowu Augustyn jest bardzo głębokim myślicielem, ale nie jest systematycznym i dlatego pewne rzeczy, które takie skróty myślowe mu się, można powiedzieć, zgadzają. Wynik jest w sumie ogólnie słuszny, no, że jest Bóg i że Bóg jest prawdą. To prawda, tak jest, ale jakby sposób dochodzenia do tego jest zasadniczo właśnie inny niż jemu się wydaje. Ale faktem jest, że przynajmniej jakby w sensie praktycznym rozwiązał problem sceptycyzmu, tak, że pokonał w swoim życiu oczywiście, tak, bardziej niż jakby w czym innym. No ale jednak. Także to jest właśnie, to jest to, co się tutaj stało. Także jest tutaj jeszcze bardzo wiele takich fragmentów, ale myślę, że jakby sprawa już jest dość jasna, że nastąpiło pokonanie sceptycyzmu, ale jednak specyficzne. Teraz trochę powiemy o owej wierze, bo to jest właśnie drugi element, bo cóż z tego, żebym pokonał sceptycyzm w takim wymiarze, powiedzmy, no, naukowym, tak, i wiedząc, że są prawdy matematyczne, że są jakieś prawdy dialektyczne i że po prostu może jakoś być pewien pewnych rzeczy, ale to jeszcze za mało. To by było za mało, by doprowadzić go do Chrystusa. Więc co tutaj jeszcze musiało nastąpić? Właśnie kwestia samej wiary, na razie tak bardzo naturalnej, nie jeszcze rozumianej, bo tutaj na przykład w wyznaniach mówi tak, że jak nieskończenie wiele jest rzeczy, w które wierzyłem, choć ich nigdy nie widziałem i nie byłem przy ich powstawaniu. W dziejach narodów na przykład, w różnych okolicach i miastach, ileż wydarzyło się rzeczy, których nie widziałem. W iluż sprawach wierzymy przyjaciołom, lekarzom, tym czy innym ludziom i nie moglibyśmy sobie w ogóle poradzić w tym życiu, gdybyśmy im nie wierzyli. Wreszcie, czyż nie byłem najgłębiej niezachwianie przekonany, że pochodzę od tych właśnie rodziców, choć nie wiedziałbym o tym, gdybym nie wierzył w to, co mi mówiono. I potem w innym dziele. Istnieje zaś autorytet z jednej strony boski, z drugiej ludzki, ale prawdziwy, silny, najwyższy autorytet to ten, który nazywa się boskim. Więc widać, że on tak naturalnie jakby przechodzi z tego porządku, no właśnie, naturalnego do tego porządku nadnaturalnego, porządku łaski, że tak bardzo łatwo. Nie ma tu jeszcze takich ścisłych, nie ma takich ścisłych rozróżnień, bo to na to jeszcze potrzebny był czas, żeby to tak można było ładnie ponazywać. Dlatego tutaj jeszcze jest w innym dziele. Poddajmy tedy duszę Bogu, jeśli chcemy poddać posłudze ciało nasze i nad diabłem triumfować. Wiara jest pierwsza, która ujarzmia duszę dla Boga. Następnie, jak prowadzić życie, są przykazania, przez których zachowanie wzmacnia się nasza nadzieja i żywi się miłość i jaśnieć zaczyna to, co przedtem tylko wierzono. Skoro bowiem poznanie i działanie czynią człowieka szczęśliwym, wtedy jak w poznawaniu należy się strzec błędu, tak w działaniu strzec się należy nieprawości. Błądzi zaś kto mniema, że może poznać prawdę, kiedy jeszcze nieuczciwie żyje. I też widać przy okazji, że świadomość Augustyna jako człowieka, który tak wielkim trudem dochodzi do prawdy, to jest wszystko takie, no, przez życie tak nauczone i dlatego jest tak, no, nie jest systematyczne, ale za to ma tą głębię życiową. To znaczy wie dobrze Augustyn, że w praktyce jest tak, że no, zdolności ludzkie do poznania prawdy to jedno, ale często jest tak, że kiedy człowiek nie żyje dobrze, to nie chce poznać prawdy, albo ona nie jest w ogóle atrakcyjna dla niego, bo żyje na poziomie dóbr zmysłowych i prawda przez to, że nie jest zmysłowym dobrem, nie jest żadnym bytem takim zmysłowo poznawalnym, wobec tego będzie nieatrakcyjna, no, nie będzie się chciał na niej skupiać, albo też, no, jeśli chodzi o religię, tak, no to Pan Bóg będzie czegoś chciał prawdopodobnie, więc po co się w ogóle zajmować Panem Bogiem, skoro jego religia będzie jakieś wymagania stawiała, a może nam nie będzie się chciało tych wymagań spełnić, albo na pewno nam się nie będzie chciało spełnić, to lepiej się nie zajmować Panem Bogiem. I to jest oczywiście problem bardzo konkretny i zasadniczo też święty Tomasz z Akwinu o tym bardzo dużo tak naprawdę pisze. Przy okazji tych wszystkich tendencji takich grzesznych, które przeciwstawiają się cnocie wiary, nadziei, miłości. Przy okazji omawiania właśnie tych cnót, tych boskich cnót, boskich w sensie już tych wlanych, nadprzyrodzonych, czyli nie chodzi tutaj już o autorytet ludzki, ale ten autorytet Boży,
to będzie Tomasz pokazywał, że człowiek, który jest bardzo przywiązany do dóbr zmysłowych, że będzie po prostu, no, można powiedzieć, będzie ślepy na tą prawdę taką, tak, dotyczącą Boga. I to oczywiście to jest jedna sprawa, ale kwestia właśnie samego tego autorytetu boskiego. Tutaj nawet już trochę o tym mówiłem, więc rozumie Augustyn, że no tutaj jeszcze mogę to przeczytać. Ten Bóg i człowiek, co mówił przez proroków, później sam bezpośrednio, wreszcie przez apostołów, o ile za potrzebne to uważał, postanowił też pismo zwane kanonicznym. Pismo największej powagi, któremu dajemy wiarę w tych wszystkich rzeczach, których się nie godzi nie znać, a do ich poznania własnym rozumem dojść nie potrafimy. Czyli jest wiele takich rzeczy, które nasz rozum przekraczają i dlatego powinniśmy to przyjąć na wiarę. Z tym, że u Augustyna właśnie brakuje tego, co jest u Tomasza później. Nie jest to zarzut dla Augustyna, po prostu w tamtych czasach jeszcze nie wszystko było takie jasne i oczywiste, ale są pewne prawdy, które jakby w sposób zupełnie taki zasadniczy wykraczają poza nasze możliwości poznawcze. Trójca Święta i Wcielenie. I tutaj bez przygnięcia do objawienia nie możemy ich, nie moglibyśmy ich poznać w żaden sposób. Ale i wiele prawd o Bogu dotyczących tego, że On istnieje, że jest wieczny na przykład i tak dalej. Wiele takich, które zupełnie możliwe jest ich poznanie naszym intelektem, są w zasięgu, znajdują się w zasięgu naszego umysłu, nawet tego skażonego przez grzech pierworodny. Tyle tylko, że jak Tomasz nauczano, po prostu ze względu na słabość ludzkiego umysłu po grzechu pierworodnym, ze względu też na to, że po prostu zawsze jakiś błąd się może do naszego poznania wkraść i potrzeba na to wiele czasu i tylko nieliczni ludzie są w stanie do takich wyników dojść, więc oczywiście dobrze, że Pan Bóg to objawił i dlatego powinniśmy właśnie wierzyć. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie teoretycznie do tego dojść, my musimy jednak w to wszystko wierzyć, ponieważ wynika to po prostu z natury po prostu całego problemu takiego ogólnego. Tak? Natomiast Augustyn tak bardzo tego ściśle tutaj tego włosa tak na czworo nie dzieli, tylko on jakby poruszony własnym doświadczeniem i trudnościami z odkryciem prawdy po prostu chce przyjąć na wiarę. I to jest właściwie bardzo ciekawe, w jaki sposób on nazywa wiarę, bo to tutaj wyżej jest. To są konkretne określenia wiary pochodzące z dzieł Augustyna, takie oryginalne. Więc wiara jest dla Augustyna lekarstwem, nazywa to lekarstwem, tak? Czyli właśnie leczy się własny brak poznania przez wiarę, tam gdzie nie może rozum wystarczyć. Ale nazywa też fortecą, gniazdem, schronieniem. No też można sobie wyobrazić, że tak mógł nazwać, ale najlepsze jest to skrótem, czyli że dzięki wierze można szybciej poznać. Nie trzeba dochodzić jakoś tam mozolnie, trudzić się, tylko po prostu takiego przeskoku dokonać. A więc tym jest. No i tu wiele też przy okazji, jakby Augustyn zaczynając przyjmować prawdę katolicką, jednocześnie też no, widzi wiele takich, czy dojrzewać do wiary katolickiej, zaczyna dostrzegać wiele też takich bardzo apologetycznych argumentów, które świadczą o wierze prawdzie wiary katolickiej, chociaż nie są może jeszcze jakimiś takimi, czy są przekonywujące, są argumentami takimi apologetycznymi. Na przykład to tutaj jest cytat z jednego z wyznań. Pozwoliłeś mi zrozumieć, że należy krytykować nie tych, co wierzą Twemu Pismu Świętemu, które u prawie wszystkich narodów utwierdziłeś w tak wielkiej powadze, lecz tych, co mu nie wierzą. A więc powaga wszystkich narodów, wielu narodów. I potem jest jeszcze taki ważny tutaj fragment też właśnie z wyznań. Skoro zrozumiałem, że jesteśmy zbyt słabi, aby własnym rozumem poznać prawdę i że koniecznie potrzebujemy powagi świętych ksiąg, zacząłem pojmować, że na pewno nie nadałbyś Pismu Świętemu tak wielkiej powagi we wszystkich już krajach, gdyby nie miało ono być dla nas środkiem szukania Ciebie. A więc rozumie Augustyn, że w Piśmie Świętym trzeba znajdować. No i tak dochodzimy jakby powoli do przezwyciężenia tych filozoficznych problemów, które jeszcze się jakoś wkotłowały w głowie Augustyna. W ostatnim, na naszym ostatnim spotkaniu pod koniec trochę już powiedziałem, jakby wychodząc jakby nieco do przodu,
jakie to były problemy i że to dzięki owym kazaniom biskupa świętego Ambrożego, ale tutaj jeszcze na tym się trochę pochylimy, bo jakie to w ogóle były problemy, więc no, zasadniczo tak, które brało się z manicheizmu, czyli no, tak naprawdę to był materializm i dualizm, to wiemy, tak, że to był dualizm, który tak naprawdę na podłożu monizmu jakiegoś właściwie powstał, tak naprawdę, czyli ostatecznie się okazywało, że ta boska rzeczywistość ma charakter materialny, wcale nie jest Bóg duchem, a jest jednocześnie no, ta materia, z której my jesteśmy zrobieni, zbudowani, no to ona jest w znacznej mierze tą złą materią, tak? Więc coś takiego bardzo w sumie prymitywnego. Materializm i dualizm. I tutaj oczywiście Augustyn był zafascynowany tym, że wcale Ambroże Boga nie przedstawia, nawet powołując się na teksty Starego Testamentu jako na jakiegoś takiego materialnego w tym grubym sensie, bo to przecież zarzucali manichejczycy, ale też nie jest wcale Bogiem w sensie, znaczy materialnym w takim, Bóg nie jest tak materialnym w sensie jakiejś takiej subtelnej materii, tylko jest dokładnie duchowy. I to musiało no, pociągnąć za sobą u Augustyna, który przecież wszystkie te prawdy wiary chce jakby głęboko przemyśleć, więc to pociąga pewne trudności. Jak sobie to wyobrażać? Dla kogoś, kto jest materialistą, który pojmuje wszelki byt jako rozciągły, znajdujący się w jakimś obszarze przestrzeni, no to tutaj jakby ma pewne problemy. O tym wyznaniach można przeczytać, tak? Że byt nie mający rozciągłości przestrzennej wydawał mu się nicością, absolutnie niczym i stanowiło to wielką udrękę. Tak, to rzeczywiście jeden z takich ważniejszych problemów. A poza tym jeszcze kwestia pochodzenia zła, to co było rzeczywiście straszliwym jakimś problemem, co męczyło go bardzo. I tutaj warto zwrócić uwagę, że to akurat dzięki neoplatonizmowi udało się przezwyciężyć, bo o ile właśnie ta średnia akademia no, z trochę mu pewnych trosk jakby tutaj powiedzmy na głowę jak takie troski złożyła, to o tyle neoplatonizm mu dał pewne narzędzia do tego, czy jakby gotowe rozwiązania do tego, by gotowe rozwiązania tych problemów, którymi się mierzył, właśnie z problemem zła. Więc o co tutaj chodzi z tym neoplatonizmem? Tutaj znowu oddajmy głos Augustynowi, on w wyznaniach mówi tak. Książki te neoplatońskie zachęcały mnie, abym wrócił do samego siebie. Zacząłem więc wchodzić w głębie mej istoty. Wszedłem tam i takim wzrokiem duchowym dojrzałem w górze ponad moim umysłem światłość Boga niezmienną. Tutaj jeszcze o samym tym neoplatonizmie. W owym czasie kwitła w Rzymie szkoła Plotyna, a uczęszczało do niej wielu ludzi żywego i bystrego umysłu. Bo faktycznie w czasach Augustyna było 6 w sumie takich szkół neoplatońskich rozsianych w całym basenie Morza Śródziemnego i w Rzymie była jedna z tych szkół. I faktycznie, jeśli chodzi o neoplatonizm, to pamiętamy, że ten system był właśnie jakby podatny na różne no, możliwości, powiedzmy, no, takiego modyfikacji, tak, że ten system można było modyfikować na wiele sposobów, że te 3 hipostazy, które jakoś tam były powiązane ze sobą, no, wszystkie jakoś były na coraz tam niższym, jakby no, rzeczywistością na coraz to niższym, mniej doskonałym poziomie. To jakby z jednej strony było zachowane, bo to jest ten system oryginalny Plotyna i on właściwie to nie było odrzucane w żadnej z tych szkół, ani też u żadnego z następców Plotyna, ale jakby dokładano nowe poziomy, nowe hipostazy, także robiło się ich bardzo wiele, nawet kilkadziesiąt można było zrobić. I to też było wykorzystywane przez tych pogańskich filozofów neoplatońskich do tego, żeby uzasadniać mitologię pogańską. Można było każdą właściwie mitologię pogańską, każdy system wierzeń, wszystkich znanych bogów, bożków, można było jakichś herosów, nie herosów, wszystko można było tam włożyć w to, bo te hipostazy można było tak rozmnożyć w sposób taki zupełnie dowolny, a prioryczny, posługując się tylko pewnymi jakimiś dialektycznymi argumentami, można było po prostu włożyć w ten system taki, no powiedzmy, rozumowy, każdą właściwie religię. I oczywiście no, tego tutaj nie będzie Augustyn, nie będzie chwalił, wiadomo. Natomiast pisze tutaj tak.
Niektórzy z nich, właśnie tutaj pisze też negatywnie, niektórzy z nich, z tych, tych filozofów neoplatońskich, pozwolili sprowadzić się z drogi przez ciekawość dróg magicznych, bo faktycznie tym się mniej więcej też kończy się w ogóle filozofia grecka. Tak ojciec Bucheński w Zareszcie historii filozofii zauważa, że właściwie filozofia grecka skończyła się po prostu okultyzmem i magią, bo tutaj niektórzy, Porfiriusz i Jamblich, nadali neoplatonizmowi charakter taki teurgiczny, mistyczny, ale w tym teurgicznym znaczeniu. Teuria to jest taka nauka właściwie magiczna, która ma za zadanie jakby posiąść pewną kontrolę nad bogami, tak, żeby można było ich wykorzystać do swoich celów. Czyli to jest właściwie typowa magia. Otóż nie prosi się Boga, tak, to już nawet nie jest jakiś politeizm, że się prosi jakiegoś bożka, a jednak się prosi, tylko się jakby mu próbuje rozkazywać, nazwijmy to, tak. No to jest właśnie magia. Więc to oczywiście krytykuje. Niektórzy z nich pozwolili sprowadzić się z drogi przez ciekawość dróg magicznych. Inni, uznając, że Jezus Chrystus, nasz Pan, był we własnej osobie ową prawdą i mądrością nieodmienną, którą oni usiłowali osiągnąć, przeszli na Jego służbę. Innymi słowy, chodzi o to, że ci, którzy byli katolikami, potrafili wykorzystać narzędzia filozoficzne dawane przez neoplatończyków, ale wykorzystać na służbę Bożą. Potrafili oczyścić ten system, potrafili wyrzucić z niego te wszystkie elementy, które nie pasowały, które po prostu, których nie dało się z Pismem Świętym pogodzić. No i rzeczywiście można to było zrobić. Też Augustyn będzie, można powiedzieć, właśnie tym, który będzie na neoplatonizmie będzie jakoś bazował. I właśnie rozwiązanie problemu zła tutaj będzie bardzo dobrym przykładem tego. Ale najpierw jeszcze to zwróćmy uwagę na to, że to właśnie neoplatonizm nadał pewną motywację do tego, żeby szukać prawdy w samym sobie. No zresztą jakby widzimy, że no, trudno było Augustynowi szukać jej gdzie indziej, bo przez sceptyków ta droga, naturalna droga dla człowieka poprzez zmysły prowadzące, była poniekąd zamknięta, że on ten problem rozwiązał w taki dziwny sposób. I tutaj jakby zaczynamy teraz od drugiej strony rozumieć to samo zagadnienie, bo neoplatonizm zachęcał do tego, żeby wnikać jakby w swój umysł, żeby po prostu się, tutaj jest nawet taki w sumie z Eneat Plotyna taki cytat: dusza, odrywając się od wszystkich rzeczy zewnętrznych, powinna całkowicie zwracać się ku wnętrzu, bo tak właśnie rozumiano zbawienie w tym systemie neoplatońskim, bo ten właściwie system taki trochę religijny, który ma dawać człowiekowi zbawienie przez, no właśnie, przez wejście w samego siebie i jakby w jakiejś mierze, na ile to jest możliwe, powrót do tych wyższych hipostas, na ile to jest możliwe. Niech wejdzie w samą siebie dusza i kontempluje. Tak też w Eneadach. Więc no i tutaj w wyznaniach Augustyn wspomina: starając się pojąć podstawę tych moich sądów, zrozumiałem wreszcie, że ponad moim umysłem poddanym zmienności istnieje nigdy się nie zmieniająca prawdziwa wieczność prawdy. W taki sposób krok za krokiem moje myśli zmierzały od rzeczy materialnych do duszy poznającej, a od niej do tej wewnętrznej mocy duszy. Ta zdolność rozumowania, gdy sobie uświadomiła, że we mnie jest również poddana zmienności, zniosła się ku pragnieniu zrozumienia samej siebie. Chciała odkryć, jakim to ona jest oświecona blaskiem, wtedy, gdy bez żadnego wahania woła, że to, co niezmienne, trzeba uznać za lepsze od tego, co zmienne. Bo to jest też oczywiście przez neoplatoników nauczane, że to, co niezmienne, jest lepsze od tego, co zmienne. Widać już, że Augustyn sobie tą prawdą przyswoił, że to, co inteligibilne, jest niezmienne i dlatego jest doskonalsze. I teraz właśnie jeszcze kwestia tutaj owego zła, tego wielkiego problemu. No i widzimy, że w ramach neoplatonizmu tam wiele jakby pułapek też czyhało, tak naprawdę, jeśli przypomnimy sobie, że system jest właściwie jakąś postacią monizmu, jakąś postacią panteizmu, gdzie właściwie Bóg i świat się jakoś ze sobą wiążą. I to oczywiście w tych wszystkich odmianach
pogańskich myśli neoplatońskiej, to jest no, jakoś to z, to z pogaństwem jest zupełnie jakby kompatybilne. No to, to pogaństwo zasadniczo zawsze takie właśnie było i jest. Natomiast u Augustyna tych wątków nie będzie, on tu będzie świetnie rozumiał, że Bóg, chociaż jest nam bliższy, jak sam pisze, tak, jest nawet taka piękna myśl, to ojciec Garibu Lagrange to też cytuje, że Bóg jest w pewnej mierze jakby bliższy nam niż my sami sobie. To jest myśl właśnie pochodząca od Augustyna, ale to jest wszystko prawda, która no, musi być dobrze zrozumiana i na poziomie naturalnym nawet w pewnym sensie można tak, na poziomie filozofii tomistycznej można tak przyjąć, ale właśnie trzeba to dobrze rozróżniać. I Augustyn jako po prostu święty, jako katolik taki no bardzo, no właśnie jeszcze może wtedy nie był świętym, ale dążący do świętości dobrze wiedział, że to jest zagrożenie i w ten panteizm oczywiście nie wchodził. Wszyscy ci, którzy byli katolikami mogli tam jakieś tendencje zgubne sobie przyswajać, ale zasadniczo potrafili dzięki Bożej łasce to wszystko oczyszczać. Więc jak ten problem zła tutaj zostanie, to można powiedzieć bardzo prosto, dlatego że jakby wraz z neoplatonizmem pojawia się też koncepcja zła, czy bardzo jasne jest i oczywiste, że zło nie może być jakąś substancją, że wszystko co istnieje jakoś pochodzi od tej zasady, tego jedna, czy tej jedni, która jest tożsama z dobrem, która jest nawet ponad bytem, z której wszystko jakoś emanuje, się wywodzi. Wobec tego zło, które się tam pojawia w pewnym momencie procesu emanacji, jest tylko brakiem, nie może być jakąś substancją. Czyli to idzie jakby zupełnie jakby innymi torami ta myśl niż manichejska. Więc zło nie może być jakąś substancją. Tak jest w neoplatonizmie i Augustyn sobie to świetnie to przyswoił. I tutaj jest z cytat z Państwa, nie, to jest z wyznań. Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ulegają zepsuciu, są dobre. Nie mogłyby też się zepsuć, gdyby w ogóle nie były dobre. Będąc najwyższymi dobrami, byłyby niezniszczalne. Gdyby zaś zupełnie nie były dobrami, nie byłoby w nich niczego, co można by zepsuć. Zepsucie jest szkodą, a przecież nie byłoby szkodą, gdyby nie polegało na zmniejszeniu dobra. Albo więc zepsucie nie wyrządza żadnej szkody, co oczywiście jest stwierdzeniem niedorzecznym, albo, co jest oczywistą prawdą, wszelkie rzeczy, które ulegają zepsuciu, są pozbawione jakiegoś dobra. Wszystko więc, co istnieje, jest dobre. A owo zło, którego pochodzenie chciałem odkryć, nie jest substancją. Pojąłem w sposób zupełnie jasny, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żadnych substancji, których byś nie stworzył. I w ten sposób zostaje też w umyśle Augustyna pokonane zło. I tak też właśnie się ta myśl neoplatońska bardzo, bardzo się tu przysłużyła. Oczywiście wiadomo, że jakby z perspektywy samych tych myślicieli, tych pogańskich neoplatońskich, oni jakby to też oczywiście tak to wiedzieli, ale zasadniczo ogólnie próbowali raczej, to jest bardzo charakterystyczne, też tutaj jest to wspomniane w tym opracowaniu, że oni raczej próbowali no, Mojżesza jakby przypisać jakoś Platonowi, tak, jakby podporządkować Mojżesza i również jakby Chrystusa. Wobec tego bardzo ciekawe, że o ile ten początek, więc Ewangelii świętego Jana, tak ci filozofowie platońscy, pogańscy, początek Ewangelii według świętego Jana bardzo cenili, mi się bardzo podobał, bo on był taki no, bardzo, bardzo, bardzo platoński. Ale jednak w pewnym momencie w owym wstępie do Ewangelii, w owym prologu mamy mowę o wcieleniu. Jest mowa o wcieleniu. Mamy fragment, który mówi o tym, że właśnie stało się ciałem to słowo. I w tym momencie no, już no, tego nie może żaden taki neoplatoński filozof pogański tego przyjąć. Także widać, że jeśli chodzi o wcielenie, to tutaj sprawa jest oczywiście zupełnie inna i tego nie może Augustyn tutaj na tym nie może się oprzeć. Więc w ten sposób jakby doszliśmy do takiego praktycznie no, momentu chrztu, bo tutaj jest jeszcze jeden tylko, ale to następnym razem o tym powiemy, jeden jeszcze tylko taki epizod z życia Augustyna, kiedy on odkrywa świętego Pawła i wtedy jakby ostatnia barierka
bariera się, można powiedzieć, przełamuje. Na razie jeszcze nie zostaje chrześcijaninem, katolikiem. W dzisiejszym odcinku jeszcze nie został, ale jest już bardzo blisko i też no, niektóre cytaty oczywiście już były zasadniczo już napisane przez Augustyna, już katolika, tak, to wiadomo. Teraz w każdym razie pytanie jakieś może. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.